Drugi z kolei unboxing i znowu gildia. Tym razem nie szła paczka ponad miesiąca, więc jest progres. A także przygotowałem się i sobie trochę otworzyłem. Mam nadzieję, że tam w środku nie jest zapakowane dziwnie, choć widzę, że jest dziwnie. Nie wiem, wstałem poduszka. Można zauważyć poduszka. Papier. Papier też mi dali. Nie wiem, po co mi papier i poduszka. Ale tu już są jakieś mangi. Tym razem mniej więcej wiem, co zamówiłem. Tylko nie wiem, jak to otworzyć, wyjąć. Wiem, że to jest raz. Już tutaj. To jest dwa. To jest dwa. I więcej poduszek mam. To już nic nie ma. Się pozbędę, może chyba też mogę. Nie wiem, od czego szczerze zacząć. Zacznijmy od tego, bo to jest chyba ciekawsze. Odwińmy. Więcej mang, także jest na co popatrzeć. Może od razu wszystko odwinę, żeby nie było trudno. Co ja kupię? A, dobra. Myślałem, że znowu nie wiem, co kupiłem. Ale wiem. Dużo folii bąbelkowej, bardzo mi się podoba. Dobrze. Od góry patrząc mamy Yotsuba, czyli nowość od wydawnictwa, nie pamiętam, jak się nazywa, Kotori. Słyszałem wiele dobrego na temat tej otóż mangi. Sam chciałbym sprawdzić, bo jest o małej dziewczynce, ale ponoć dotyczy strasznie poważnych tematów i takich jakby dorosłych. A to nie jest obwoluta. Także po przeczytaniu jakoś dam w jakiś sposób wam znać, co jak to naprawdę wygląda, bo gdy Kotori to ogłosiło, to niemałe poruszenie nastąpiło w internetach. Także to odłożę na bok. Dalej mamy 11 tom One Punch Mana, czyli kontynuację przygód naszego Saitamy. Mam nadzieję, że będzie trochę bardziej ruszy fabuła niż to miało miejsce w 10 tomie. Tak obwoluta wygląda. Nie będę zaglądał do środka. Chociaż widzimy, że to chyba będzie dotyczyło tego gościa z kijem baseballowym. Także no, zobaczymy. A po co ja to odkładam? Może to położę, żeby jakoś było widać. Jest trzeci tom od Hanami Sagi Winlandzkiej, czyli jednej z moich ulubionych mank, jakie kupuję. Gruby tomiszcz, masa przygód i krwawej jatki, strasznie mi się podoba. Wikingowie także robią swoje w tym uniwersum i to mi się zdaje, że jedna z pierwszych mank, które przeczytam z tej paczki. Naprawdę, jak ktoś jeszcze nie czytał, to warto się zaopatrzyć. Dalej mamy Gdy płaczą cykady, gdyż w ostatnim materiale unboxingu odpakowałem były cykady i mi się strasznie spodobały. Tutaj mamy jeden, drugi, nie wiem, jaka jest kolejność, nie mam pojęcia. I tutaj jest, co jest trzeci, teraz wyciągnę, jest trzeci tom. Ja mówię, nie wiem, czy to jest dobra kolejność, pojęcia nie mam. Ale strasznie mi się spodobały cykady i postanowiłem kupić aż 3 tomy. Czyli miałem zamiar kupić jedynie 2 tomiki, jednak nie wiem, gdzie to położyć, tu położymy. Może być, może być. Jednak co to spowodowało? Właśnie Horimiya, gdyż na gildii nie było dostępnego trzeciego tomu, a to też strasznie mi się spodobało. Romans, który całkowicie mnie kupił. W dodatku ma strasznie dużo tomów i przyjemnie się go czyta. Normalne życie bez żadnych udziwnień. Wciągająca historia naprawdę nie kupiła. Szkoda, że nie było trzeciego tomu, kiedy zamawiałem, bo bym zamówił naprawdę pewnie więcej jeszcze niż ten trzeci. No i tutaj mamy 2 tomy czegoś, czego nie powiem nazwy, bo nie wiem, jak się to dokładnie czyta. 2 tomiki. Pierwszy mi się tak
średnio spodobał, jednak pojawiły się pod koniec postacie, które mnie w jakiś sposób zaintrygowały, dlatego postanowiłem dać jeszcze temu tytułowi szansę i kupiłem dwa tomiki. W środku nie, na pewno nie będę pokazywał, co tam jest, gdyż no jest od 18 i to pełną parą, dlatego nie chciałbym jakiejś wtopy tu zrobić na tym filmie. I ostatnią rzeczą, jaką kupiłem, jest to książka, która jest strasznie mała. Nie sądziłem. O której za bardzo dużo nie wiem, gdyż jedynie co słyszałem to dobre o tej książce opinie. Parę stron widziałem w internecie i mnie kupiły tym, w jaki sposób były napisane. Dlatego postanowiłem, że kupię i zobaczę, jak to będzie wyglądało. Mam nadzieję, że się na tym nie zawiodę. I nie wiem, mam na wrażenie, że szybciej mi poszło omówienie tego wszystkiego niż poprzednim razem. Może tak jakoś tutaj, żeby na koniec było ładnie, to spadnie. A Jutsuba jest zadziwiająco gruba, nie spodziewam się, ile to ma stron. Pewnie się nie dowiem. Ponad 200. To taka niezaokrąglona, jak w większości mang. Grzbiet. Chociaż to one chyba też nie są zaokrąglone, tylko mają obwolutę, a to nie ma. Tylko jest taka dziwna. Rzadko kiedy spotykane w mangach. Ale to stanie, tak. No i już to z mojej strony chyba przyściutko. Jeżeli coś z tego czytaliście, to możecie podzielić się opinią, a nawet jeżeli nie czytaliście, to z czego innego. Także zapraszam do lajkowania i subskrybowania. My widzimy się, mam nadzieję, widzimy się. Słyszymy się w następnym materiale. Cześć!